Witajcie, z tej strony Reguł, w kolejnym odcinku z gry Overlord. Jest to szósty odcinek i kontynuujemy naszą tutaj przygodę w miejscu, gdzie jest ten cały zaczarowany elfi las. I myślę, że dzisiaj tutaj skończymy to miejsce i pójdziemy w kierunku, że zdobędziemy naszych tutaj sugusów, którzy są zieloni, którzy nam umożliwiają dostanie się do takich zatrudnych, fajnych tutaj miejsc. I myślę, że też sobie ulepszymy. O nie, nie topcie się! Nasz tutaj ekwipunek, że taka będzie możliwość. Niestety mi się znowu kamera w tej grze blokuje. To super diwe, strasznie. Każdy też tylko już naprawił, może jakiś jest patch fanowski, który naprawia, ale niestety go nie wygrałem. Ja mam tą grę świeżą, nagraną przez prosto z platformy Steam, także trudno się mówi. Okej. Dobra, tu mam ten cały ten kwiat, który umożliwi mi zlikwidowanie tych całych tutaj szamanów dziwnych. To ja tak zrobię. Klikam sobie ten o. I lecimy z nim w tym kierunku. Okej. Dostał? Wybuchnie? Wybuchnie. Fajnie. O nie! I oni się tam ożywiają. Dobra. Da radę? Wybuchnie? Zabije wszystkich? Zabiło. No i fajnie. Patrzcie, oni się... O! Ty, jakie to jest głupie. On się próbuje nawzajem ożywić, ja tego nie wiem. Ty, założę jego maskę, ale i jaja. Fajnie zrobione, naprawdę. Mam znowu jakieś skarby, jakieś rzeczy. Ja wiem, że tak mam, zauważyłem, że jak siedzę po nocach, mam problem z bezsennością, muszę mówić wielokrotnie na moich filmach, to strasznie mój aparat mowy jest do dupy, po prostu jest do dupy. Nie potrafię się za bardzo wysłowić tak spójnie, że tak jakbym chciał, ale i z tym, seria musi trwać, ja chcę to, żeby poszło dalej do przodu, żeby te odcinki były. I jako tako to też tutaj fajnie mi się, że wygląda. Dobra, mamy zielonych. Mamy ten cały ołtarz, co to jest? Pieczary zieleni, o. Ta nas prowadzą. Ale zanim to zrobimy, ja sobie otworzę to przejście i sobie ten cały relikt, ten obiekt wezmę. Bo on się rano przydatam. Obiekt! Lubię obiekty! Oj tak, co jakiś bym posąg elfa, egzipcjanina czy kogoś tam? Dobra. Tu nie przejdziemy, musimy mieć tych zielonych, żeby to rozwalić, to całe miejsce. Dobra. Otwieramy sobie to przejście. I przechodzimy dalej. O, Harry Potter znowu, zobaczcie. Harry Potter krąży cały czas. On rzuci Lumos, zobaczycie. Prędzej czy później. Oj, gra klatkuje. Czego to jest w ogóle wina? Na początku gra działała bardzo stabilnie. Nie było żadnych tutaj problemów z kwestią techniczną tej gry. Dobra. My mamy. Co to jest za relikt? Obiekt. Poziom twojej many rośnie. O. Fajnie. Nie. O. Tak chciałem, dobra. Nie wiem, czemu mi to życie nie urosło, to mnie zastanawia. Bo skoro użyłem tej żywności, to powinien chyba ten pasek mi życia wzrosnąć, nie? Może to jakiś błąd albo coś? A może on mi wzrósł, tylko ja nie zauważyłem. Chyba tak. Może jakoś to mi umknęło. Może były dwa paski na początku, albo jeden, a nie trzy. A zresztą, nieważne. Znaczy to nie jest taki jakiś błąd, który powinien mnie występować. Dobra, tu mamy tak. Tutaj patrzymy to naokoło. Tutaj raczej więcej rzeczy nie zrobię chyba, nie? W tym miejscu. Sprowadzą chyba w to miejsce, także tu idziemy za tymi zielonymi. Do pieczary zieleni i zobaczymy, co jest tam, co nas tam czeka i czy będą to w końcu zielone. Pieczary zieleni! Musieli się tu osiedlić zieloni słudzy! Podążaj za nimi, panie! Tak. Podążać! Podążać! Nie ma problemu. Teleport. Odszukać leży zielonych sługów. O! Mamy ich leże. Tylko co te leże broni? Tam coś mogę zabrać stąd? Oprócz oczywiście tej jamy rozrodczej, tej czegoś, co nam będzie to tworzyło, tak, tych sługusów. Ta muzyczka tu jest, nie? Taki klimacik. Dobra, tu mamy jakieś takie urny, które sobie rozwalimy, żeby mieć jakieś tam złoto z nich, cokolwiek z tego. O, życie mi wzrosło. Mega fajta, nie przejdziemy niestety. Ale pójdziemy tam. Jako w
władca obdarzony talentami obserwacyjnymi, z pewnością spostrzegłeś się, iż nasi zieloni przyjaciele są niewrażliwi na działanie wszelkich trucizn. Oj tak, zauważyliśmy wszyscy razem, na pewno. Okej, okay. Tam mogę przejść? Co to za golem? Ty! Ale tam mamy tego, będzie z nim walka. Coś tak widzę. Fajnie, przyjdziemy teraz, ale fajnie, że tak możemy sprawdzić go, że z nim taka walka tutaj będzie występowała. No, nieźle. O, pancerz mamy, weźcie sobie ten pancerz. No, weź ten pancerz. Weźmiesz go? Który go weźmie? O, 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 czekajcie, może któryś się skusi. Skusił się, ma. Jak go założę, będzie lepszy. O, mamy 143, nie 142. Zawsze coś poszedł do przodu. O, mam jakiś tutaj żuka. Oto zielona moc życiowa, pan. Wykorzystaj ją do przywołania zielonych sługów. Potrafią również niszczyć rośliny, które produkują trujące opary. Ale mi są pomocni, naprawdę. Podam to mu łatwiej bardziej rozgrypia, jak ich sobie zyskamy, będziemy mieli na własność. Dobra. O, mamy jamę. Zielonych. Jestem ciekawy, czy na przykład jak to sobie ulepszymy w późniejszym czasie nasz pancerz, nasz hełm, czy też będzie tak się świecił jak na przykład nasz miecz, czy jakby miał efekty tego typu. Że się na przykład świeci, mieni, czy się pali, czy nie pali, czy jakieś ma in tam jakieś czary. Byłoby to naprawdę fajnie zrobione. Dobra. Za suwerena, dokładnie tak. Złoto wleciało. Fajna sprawa. I teraz tak, mam jakąś jamę. Mogę tam pójść z nimi? Nie. Tam jest jama zablokowana. Prawdopodobnie z tej jamy wychodzą te żółki, które nam później będą pomocne, jeżeli chodzi o zbywanie tych zielonych esencji. Się zastanawiam, skąd mam brać czerwoną esencję, żeby pozyskiwać czerwonych naszych sługusów. Chyba z tamtego etapu, co być tam, gdzie byli ci czerwoni. Chyba tam to muszę robić. Dobra. I teraz idziemy tam. Mamy chyba znowu. O, oni muszą tu otworzyć. Nie, oni przeszli. Ja to skubańcy, nie otworzyli nam drogi. A, możemy tam po przejść, fajnie. Później sobie to rozwalimy pewnie. Okej, okay. Nie. Zostawcie to, bo się jeszcze ratujecie. I mamy to miejsce. Zieloni płyną też z niskiego poziomu higieny. Wystarczy spojrzeć, co tu się dzieje. Ha! Nawet istoty oddane złu powinny mieć jakieś zasady. Oj, to się trzeba zgodzić. Teraz, co mam tu zrobić? Chyba tutaj mam iść. I chyba z tego miejsca iść do tych żuków, do tego... A, tam mam przesunąć, żeby przejść. A, tak to sobie kombinowali. Tylko żuka trzeba dorąbać. O, patrz jak dostaje. I bierzemy sobie ten obiekt. O, niech go tam przesuną fajnie, żeby się nie zatruli. Oni chyba do mnie z automatu wrócą płynnie. O, nie, oni tam stoją. Ja sobie ich przywołam. Wszystkich. Fajnie, że oni tą toro mojego chodzenia widzą, jak ja to robię, chodzę, gdzie oni mają iść. Okej, przeszliśmy. Bo to byśmy się mogli nieźle zatruć, gdybyśmy nie mieli takiej możliwości, żeby przejść przez taki właśnie tutaj kamień głaz. Oni gdzie? A, tam poszli, tam nie przejdziemy, tam zobaczcie, to się tutaj pluje jakimś kwasem. Tu nie pójdziemy, ale idziemy tędy. Tam też nie przejdziemy, to jest sekretów miejsc. Pewnie będzie dużo skrzyń do odkrycia, jakiś tam ze złotem czy z czymś. I co teraz? Tam zginął zielony, widzę. Tu nie przejdziemy też. Oj, tu będzie problem. A może nie? Bo tu nie przejdziemy. To w takim razie co mam zrobić? Tutaj nie pójdziemy też. Tu mam iść? Aha, wiem co mam zrobić. Dobra, mam przeczekać moment. Pas poleci. Jak nie będzie leciał, to po prostu przejdziemy. Ale był ubaw. Coś ty robił. O, i przechodzimy. Rozwalamy zielone żółki. Rozwalamy te całe urny, skrzynie z złotem. O, życie wleciało. Ci mi tu przynoszą jakieś takie rzeczy fajne. Nie, chodźcie tu. Znowu się czegoś odblokuje, głupie. Dobra, przeczekamy moment.
O, i przechodzimy. O, jeden mi zginął. Nie zauważyłem nawet. Się wysunął na prowadzenie i przepadł. Dobra, mam tu znowu jakieś urny. O, to nie mogę rozwalić, to on się mówi. A mogę rozwalić. Mogę, dobra. O, i przechodzimy? Przechodzimy. O, jak fajnie się płynie, teraz to udało przejść, nie czekając. Ci poszli tam, to nie przejdziemy na pewno. To przejdziemy tędy. Czyli to mogę sobie przesunąć, tak? A to muszę z drugiej strony zrobić, żeby przejść. Dobra, w takim razie idziemy tędy. Na około chyba do tego całego kamienia. Przyglądam do siebie wszystkich i mamy, co tu mamy? Jakieś tu są urny. Skrzynię mamy kolejną. Mamy, o, jamę czerwonych, jamę brązowych i jamę, jamę życia, którą na razie teraz sobie nie użyjemy, bo mamy i tak full życia, więc nie ma to sensu. I ciekawy jestem w ogóle, kiedy zyskamy nowe możliwości, jeżeli chodzi o nasze życie, żebyśmy powiększyli nasz pasek życia, bo jednak tutaj życie by się przydało mieć więcej. A z tego, co tutaj chyba pamiętam, za niedługo będzie jakiś mini boss. Ja tej gry nie ukończyłem, ale pamiętam, że gdzieś tutaj w tych etapach gdzieś na, jest jeden, chyba jeden albo dwa bossy, które będą problematyczne dla nas. Mogę przejść? Mogę, ale na razie tu nie mamy, nie ma co iść. Jak to głośne jest. Dobra. Ten kwas tutaj widzę, że mocno tutaj daje. O! Przejdziemy, przejdziemy? Przejdziemy, o! Fajnie się udało. A tu nie przejdę. A, przejdę! Jednak, o, zginęli moi, niestety. Padli, trafili na kwas. Wynosimy, o, mam autozapis. I mamy to. W końcu. Wykorzystaj zielonych do zdobycia zielonego ula. Będzie nam potrzebny, aby przywołać ich więcej. Dobra, mamy portal, mamy jamę czerwonych, brązowych i zielonych w końcu, czyli zaraz mogę sobie przywołać zielonych. Dobra, przywołuję zielonych. Mam ich ile? Raz, dwa, trzy, czterech tylko. Muszę mieć ich więcej. Dobra, mam ich. Udało się, mamy brązowych, mamy zielonych, jest ok. Czerwoni nam są na razie niepotrzebni w ogóle, także na razie sobie z nimi zrezygnujemy. Bierzemy zielonych i próbujemy sobie teraz zlikwidować. O, mamy złoto jeszcze fajnie, które możemy sobie zebrać. Tutaj sobie chyba też, nie? Chyba też. Fajnie są ci zieloni. Możemy w końcu nimi sterować w inny sposób. Dobra. I to było chyba tyle w tym miejscu. Tak? Chyba tak. Dobra, bierzemy sobie tam całą naszą... O, dadzą radę przejść fajnie. Nie! Co się stało? Jakim cudem? Niestety, po mcięciu. Muszę zrobić to jeszcze raz, nie wiem czemu tam zginąłem, chyba mam nie stać tam naszą postacią w tym miejscu, gdzie jest ten cały ul rozrodczy. Także słuchajcie, bierzemy sobie jeszcze zielonych, niestety. Trochę bierzemy sobie brązowych. A może nie aż tyle, a dobra, weźmy tyle. No i będziemy musieli tutaj to sobie zabrać. No, takim się tutaj sytuacja stała dziwna. Trudno się mówi, ale od tego mamy cięcie. Nie straciliśmy, nic się tu nie stało. Złota też nie straciliśmy specjalnie, więc jest fajnie. O nie, ktoś zginął. Aha, bo ja wziąłem... O, nie. Bym popełnił ten sam błąd. Dobra, złoto wzięte. No to idziemy. Mamy zielonych. Ja sobie wezmę jeszcze jednego zielonego, żeby ich było maksymalna ilość. Nie, chodź tutaj. I lecimy z naszym tutaj postacią dalej. Ale dziwna sytuacja, pywam. Sądzimy, że pokoju to mnie zabija, to mnie zabiło.
warto przecież też pamiętać, że takie stosy się dzieją. Bo tak się mogą stosy dziać. Dobra, i teraz tu mamy... Aha, musimy przejść. Rzuć swoich zielonych na te plugawe chwasty, panie. Powinny się ich pozbyć. Zaraz sobie z tym poradzimy, tylko ja muszę sobie to złoto ograbić, żeby mieć jego więcej. Bo jednak chciałem pójść bardziej w te ulepszenia, żeby ta postać była bardziej odporna, bardziej zadawała większe obrażenia, ataki i tym podobne rzeczy. Dobra, bierzemy zielonych. Niech likwidują ten cały tutaj opary. O, dobra. I lecimy tędy. O, mamy żuki znowu. Pomożemy naszym mieczem. Fajnie. Oj, tu będzie dużo tego likwidowania. Dobra, oni sobie szybko z tym nawet radzą, chyba mi się to będzie dłużej zajmowało. Ale tak to po prostu tak podatują. Biorą te opary, likwidują, jest fajnie. Jestem ciekawy, jak nam pójdzie z tymi wodnymi. Prawdopodobnie będzie to może w następnym, w kolejnym odcinku. Bo chyba raczej w przyszłym odcinku, siódmym to raczej wątpię, ale może w 8, 9 to prawdopodobnie zyskamy możliwość w końcu posiadania sługusów niebieskich. Myślę, że też później możemy ich ulepszać, coś tam z nimi też robić. Także mega, mega jest to fajna sprawa. Dobra, przejdą. O, przechodzą. Fajny w ogóle jest ten cały ten ul rozrodczy tych zielonych. Państwo by go skonstruowali twórcy. Idą. Gdzie jest w ogóle ten portal? O nie, tu będzie chyba walka. A może mi się wydaje? O, gdzieś ten troll był, nie? Ten skubaniec. Dobra, mamy jamę rozrodczą. O, likwidujemy. Tam mogę przejść, ale... Co to jest za przejście? A tam byliśmy. Dobra, to nieważne. Tędy mamy przejść. O, mamy go. Dziki troll. To jest troll. Czas sprawdzić, jak zieloni radzą sobie z zasadzkami. Puścił bąka. Dobra, w takim razie bierzemy sobie... Chyba tam oni poczekają, nie? Co tak zrobię? Że to zostawię. Wezmę sobie całą moją ilość tych sugusów i pójdziemy chyba... Czerwoni! Zieloni! Dziki troll! Szybko! Skieruj zielonych ku jego plecom! Wbijać! Plecy! Wbijać! Dają radę, patrzcie! Panie! Twoi zieloni cenią sobie odrobinę dyscypliny! Jeśli umieścisz ich na znaku strażniczym, staną się potężniejsi i niemal niewidoczni dla... No cóż! Wciąż jednak będzie można wykryć zielonych ze względu na smród rozkładającego się mięsa i rybich głów, który się wokół nich unosi. Okej, okay. Nie wiem czemu znowu się dialog przeciął, ale takie uroki tego właśnie tytułu. Tu się mówi, dobra, tu nie przejdziemy, bo w ogóle mam takie opary, ale fajnie, że tego trolla dało się szybko pokonać. Nie musiałem tu z nim w ogóle jakichś takich bujek toczyć cięższych. Fajnie, w ogóle zieloni są bardzo fajni do takich... bossów, żeby ich pokonać, bo oni tam się czepiają tyłu i wbijają te stylety, miecze i inne rzeczy do pleców tego przeciwnika. O, tam mogę przedostać się, zobaczcie, tam mamy skrzynię. To poczekajcie. Biorę sobie zielonych. Pójdę nimi tędy. O, i do tych skrzyni. Dobra, niech mi przyniosą to całe złoto. A tu mogą przejść, tutaj niepotrzebnie tam szłem. Dobra, nie wiem, przyniosłem złoto. Szybko sobie 5000 złota przybędzie. No, tu może być wszystko. W tym miejscu. Tu mamy jeszcze jakieś złoto w krzakach. Zobaczcie, jakie ukryte. Zbunkrowane. Trochę jego tutaj było. No, 5000 jak nic zbijemy w dzisiejszym odcinku. Wszystko? Wszystko, dobra, lecimy dalej. Tutaj tak stoją. Aha, opary. Aha, teraz widzę, że zieloni ma takie szpony na rękach. Tego na przykład nie mają nasi tutaj brązowi czy czerwoni. Tu nie mamy coś chyba, nie w tym miejscu, nie. To mamy czerwonych.
Tu nie ma co ruszać, dobra, idziemy chyba tędy, tak? Tędy? Tak. Na to wychodzi, że tędy. O, je ma brązowych. Autozapis. Mamy portal, o. I teraz się uda to zrobić fajnie. Dawać. Uzyskałeś ul zielonych sługów. Ale fajnie, no i wychodzimy, tak? Z tego miejsca, już nam się to miejsce nie przyda w ogóle. I spróbujemy sobie pozbyć się tych całych tutaj korzeni zatrutych. O, żuki mamy. Cholerne żuki. Dobra. Nie, niech mi tylko nie giną. I teraz pytanie. O, patrzcie, znowu urny i Harry Potter się zrespiły. I sobie pozwalamy z nich troszkę złota. Zawsze się przyda. No i teraz słuchajcie, teraz zniszczymy. W końcu mam możliwość ten cały tutaj korzenie. Panie Sławie, co on robi? Aha, to nie moi, w sensie to są tamci, dobra, nieważne. No to idziemy do tego korzenia. Nie! Brązowy. Zieloni! Dobra, niszczcie to sobie na spokojnie. Dobra, tutaj też, tutaj też. Poszło? Nie, jeszcze, pomożemy. Dobra, jeszcze trochę. Poszło. Dwa z sześciu. Trochę tej roboty będzie do zrobienia. Ile żuków się pojawiło. Dobra. Mega fajna sprawa. Co oni tam robią? By nie poszli. Na mnie. Dobra, bierzemy sobie tutaj zielonych, żeby ten całą przejście sobie utorować. Tam mamy jeszcze jakiegoś żuka zielonego. Świeci się, jak nie powiem co komu. Dobra. I turujemy dalej. O, tam biją żuka. Turujemy sobie dalej drogę. Myślę, że sobie teraz pójdziemy tak troszkę eksploracja w tym miejscu. Zdobędziemy więcej sobie miejsc tych złota, bo tu widziałem, że jest bardzo dużo takich ukrytych skrzyń w tym miejscu. Tylko mnie ciekawe, czy zieleni mogą pójść. O, mogą pójść. Nie, nie mogą pójść, dobra. Mi się pomyliło. A, tu mamy niebieskich, widzicie? Także tego nie zrobimy chyba wszystkiego, jak nie będziemy niebieskich. Czyli widzicie, też musimy mieć niebieskich do naszych tutaj działań. No więc... to wszystko jest tak tutaj właśnie zrobione. Dobra, tutaj sobie idziemy. W tym miejscu sobie zobaczymy, czy mam jakąś możliwość w ogóle wziąć tutaj, użyć naszych zielonych. Jakiegokolwiek działania. Jeżeli nie, to się po prostu wrócimy. I idziemy dalej. Tu mam coś do wzięcia? Nie. No właśnie, no to idziemy. W takim razie tam. Jak coś, to po prostu wrócimy sobie i tyle. Na razie skupmy się na zdaniu głównym, czyli zlikwidowaniu sobie tych wszystkich tutaj korzeni. I zacznijmy walki z tym samym bossem. A dopiero potem będziemy się przejmować, co mamy sobie tutaj porobić. Tutaj widzę, że... aha, to są zieloni, to są czerwoni. Dobra, nieważne, to w takim razie mi się pomyliło, nieważne co tu mi w ogóle chodziło. Teraz tu mam jeszcze chyba, nie? Mam czerwonych, tam mam ten cały tego bossa, który tam się kryje w tym miejscu. To będziemy tutaj. Aha, ja tu chyba nie przejdę, nie mając. A widzicie? Ja tu nie przejdę, nie mając niebieskich. No to mam problem. To duży problem. Musimy sobie trochę tak tutaj pokrążyć w tym miejscu, zobaczyć sobie tutaj, czy coś mogę sobie zrobić, jeżeli chodzi o te rzeczy. Do interakcji, do działania. Tam nie mam co iść, bo nie przejdę na pewno. Tam odkryliśmy portal. Tak sobie z ciekawością jeszcze pójdę, takie kółko zrobię. Jeżeli na przykład tu nie będzie żadnej interakcji zielonymi, to idziemy dalej, szukając na przykład niebieskich. Albo na przykład, nie wiem, skupimy się na... tutaj szukaniu bardziej tych miejsc. Wiecie, co mi chodzi, nie? Wolę sobie tak na wszelki wypadek ten teren zbadać, żeby wiedzieć, gdzie idzie, gdzie się udać, czy w ogóle dobrze idę.
A moi wysłannicy sobie poczekają na pewno, bo... O nie! Znowu ci. O, a nie, jeden zginął. Dobra, dostanie. O, bo jeden zielony przyleciał. Jak fajnie. Pomógł mi. Trochę. I teraz tak, tu są jakieś zielone opary? O, przeszli wszyscy. Tu chyba żadnych oparów zielonych nie ma, których mógłbym użyć. No, chyba nie ma. Ale zobaczę sobie tak jeszcze z ciekawości, gdzie mogę tutaj pójść. Tutaj mogę pójść, ale niebieskimi. Na razie tutaj nie mam co. No właśnie. No, tu nie będę kombinował. W takim razie wracamy się, tak definitywnie. Z tego tutaj miejsca. I idziemy dalej. No powiem, że nie sądziłem, że tak tu będzie to wyglądało, że będę musiał się tutaj z tego miejsca wrócić. Że będę musiał w ogóle tutaj szukać jeszcze niebieskich w tym miejscu. Myślę, że tutaj po prostu ten cały kompleks, to miejsce, w którym jesteśmy obecnie, to tylko zieloni się nam przydadzą, nie? Do działania. I nikt więcej. Tu się okazuje, że zielony, że niebieskich nam tutaj wymaga ta lokacja. Ciekawe, powiem wam, że nie pamiętam tego w ogóle kompletnie, że jak ja grałem, jak byłem dzieckiem. Zapominałem tutaj wiele rzeczy i powiem, że tam jest taki troszkę szok, że... O! Że to miejsce... A co wygląda? A może nie? Tutaj widzę, że w prawym rogu, że mamy tutaj jako pokręty, które mogę użyć. No, nie zauważyłem tego na początku. Dopiero jak się ten cały korzeń osunął za trupy. O, co to się dzieje? To nam to ujawniło takie miejsce ciekawe, to klikamy go, nie? A to zaklęcie jest, no właśnie. To jest zaklęcie, a nie pokrętło. To mój błąd. Coś tak czuję, coś tak widzę, że chyba tutaj powinienem przyjść z niebieskimi. A dopiero to zrobi na końcu z właśnie postaciami tutaj zielonymi. No jakie to jest porąbane. Tyle brązowych. Poświęcam sobie jednego, żeby cię przywołać. Żeby mi przybyło, dobra, mam. O, jest taka skrzynia jeszcze fajna. Wzięte. No, 5000 będzie, na pewno. Teraz sobie chyba pójdziemy naszymi zielonymi tutaj, w tym miejscu. I zobaczymy, czy coś tutaj mogę osunąć, jeżeli chodzi o tutaj te... korzenie. Tarcza zapewni ci osłonę przed nadciągającymi wrogami. Za jej pomocą można też odrzucać przeciwnika. Fajnie czar. Na mnie skupiamy się tylko na tych tutaj miejscach. Żeby sobie tą całą tę drogę utorować, przepraszam. Wiecie, jaki mam język mój, jak ja się nie wyśpię. Już mi chyba na tyle poznaliście niektórzy tutaj z moich widzów, że wiecie, jak tutaj u mnie to wygląda. O, mam elfa. Kolejnego elfa. A nie, dwóch elfów. Zaginione dzieci bogini, chwalimy ją. Ona jest matką wszystkich ras. Jednak to elfy uznaje za swoich pobratymców. Nie porzucaj nas, elficka matko! Dobra. Pojedziemy dalej. Tutaj chyba nic nie zrobię, nie? Oni na sobie czekają. O, tam jest kolejnych elfów kilka. Z dwóch, trzech kolejnych. Dobra, tu mamy obiekt, relikt, który sobie na pewno zbierzemy. O, mamy tutaj rzeczy do zburzenia. Okej. Dla mnie, dawaj to. Tam ktoś szedł z młotem. Co to był za typ? Widzieliście to? Tam ktoś chodzi. Za tymi ruinami, zobaczcie. Ktoś naprawdę duży. Tylko pytanie, kto? Oj, klatkuje. O nie! No to będzie niezła walka. Dam sobie radę? Nie. Kurde, dobra. Mamy problem.
Mam tu jakiegoś mini bossa z młotem. Może go pokonamy, zobaczymy. On tu chyba przyjdzie, nie? Przyjdzie, o, patrzcie. Oj, mamy, dobra. I on tu się da zbliży. I go zaatakujemy. Na takim bardziej otwartym terenie. Mamy? O! Nie jest tak trudno. Dobra. Myślałem, że będzie trudniej. Ale to udało się lepiej niż myślałem. Dobra. Zbieramy sobie to. Mamy zielonych. Troszkę mam ich mało niestety, ale to mi powinni wystarczyć. Może tu jakąś jamę rozrodczą kolejną zdobędziemy zieloną. Znajdziemy. By się przydała. Mamy kolejnego tego gościa z młotem. O, to mam jakieś... Nie, pomyliłem się, to jest korzeń drzewa. Tam widzę, że mam jakieś takie pomieszczenie, które można się pójść później czegoś przydać. O, ja mam czerwonych, w sensie te robaki czerwone, które nam umożliwiają pozyskiwanie czerwonych naszych sugusów. Dobra, i mamy tutaj chyba walkę z tą szczeniczką, bo tu jest dużo, dużo przeciwników. Oj, to atakujemy od prawej strony. Zbędziemy się tutaj tych małych. Tych całych tutaj druidów, którzy niestety mogą przywołać trochę naszych, znaczy swoich, ożywić. Dobra, jeden padnie. Okej. I mamy tutaj, o, mamy jamę rozrodczą. Patrzcie, co się będzie teraz działo. No i możemy atakować. Już jeden zginął tak szybko? Z tymi bossami chyba dopiero razem sobie zieloni. No, zieloni w połączeniu z brązowymi też. Dobra. Padają, o. Ostatni kończący cios. O, udało się. No nie, i dwóch przyszło. Znowu na plecach. Jak miło, towarzystwo. Zabij ich szybko, panie mój. Dobrze, że nie ma tu żadnego druida. Dobra, atakujemy. Wezmę sobie troszeczkę zielonych. O, i damy radę teraz spokojnie. O, mamy druida. No to lipa. Bo już szybko go pokonać, bo będzie nas miał wiele problemów, kłopotów. Ha, many nie mam. Damy radę. Nie jest tak ciężki, jak się wydaje. Chociaż to mnie wykrakał. Najważniejsze, że szamana nie ma. To jest na pewno najważniejsze. Tam na plecach ma chyba jakieś pokręty, które musimy użyć, wiecie? Chyba po to jest potrzebne. Dobra, atakujemy go. Zieloni, brązowi, plus ja. Okej. Oj, padli. Dobra, mamy. Udało się. O, patrzcie, już od razu niesie. Dodał tam i... Egzekuję. To mamy szamanów kolejnych. Kurde, dobra. To w takim razie... Ja się podleczę. Chociaż ja bym sobie użył many, też tak powiem wam. Dać im trochę many. Dwóch do many. Jednego do życia. Mamy, dobra, no i teraz wybierzemy sugusów zielonych. Nie! Ja ten przycisk. 10, powiedzmy. O, 10, no i resztę brązowych. Dobra, mam taką armię. Jest okej. Co teraz? Tam mam chyba to odkręcić, tak mi się wydaje. Ale ja bym sobie zabił najpierw tych tutaj, co tam są, bo oni mi tak trochę na nerwy działają. A nie mogę tędy przejść. A widzicie. W takim razie idziemy tam. Płacimy sobie ten teren. A nie, atakują. O nie. Jak wybiję, bo jednak wiecie, oni mi zabiją troszkę życia. Pobiją moich. O, chyba oni się schowali, my się wycofujemy. Idziemy do pokrętła. I otwieramy sobie to przejście i przechodzimy dalej. Nie będziemy się nimi przejmowali. Co jest?
Tam ci walczą. No. Niech tu przyjdą. Bierzcie koło. Max jest, 12 na 12. Tylko sobie zielonych wezmę. Bo tak mi troszkę pobili ich. Okej, okay, przechodzimy. Mamy elfów. Kolejne jakieś miejsce mamy tutaj, widzę. Ciekawe, interesujące. Coś powiedzą? Nie. Nie są skłonni do rozmowy. Topienie własnej armii to straszne marnotrawstwo. Gdybyśmy tylko mieli sługów, którzy potrafiliby pływać czy unosić się na wodzie. Powiedziałeś na nerwy. Pływają jak ryby. Ja bym chciał niebieskich. I to bardzo. Miał taką pełną armię. Zabij, zabij! Nawet po śmierci chronimy jej posąg. Bardzo dobrze. Mamy jakieś tam żaby dziwne, zobaczcie. Ciekawe. Dobra, no i rozwalamy sobie to miejsce. Bierzemy relikt. Okej, no i... To było na tyle chyba, nie? W tym miejscu. Bo niebieskich nie mamy. Mam nadzieję, że to dobrze zrobiliśmy. Po prostu poczekamy i zbierzemy sobie niebieskich. Czy się coś otworzyło? Nie. Przejść. Nic się cholera nie otworzyło. O nie, znowu ci. Oni są pierdliwi, nie? Nagle z ziemi się wyłaniają, atakują. Cholery małe. Odniósł ten raniec, czy nie odniósł? Obiekt cały. O, ty już nas z tyłu atakują. Możesz przywołać więcej sługów. 20 może mieć sługusów, ale fajnie. No, to mi się podoba. Mega fajna sprawa, tylko teraz tak. Widzę, że tutaj nie więcej nic zrobię bez właśnie niebieskich. Także myślę, że... O, tu się tworzy nam przejście. A może to było? Było miejsce, tak, tu byliśmy. A tam niestety nie przejdziemy, nie mając... tam się jak dostać z drugiej strony. No to widocznie musimy wziąć niebieskich. Żeby to miejsce tutaj ukończyć, zrobić. Będziemy musieli wrócić, zrobić to samo. A to wychodzi. Ale nie ma co chyba już wbijać tych zielonych, nie? Tak na siłę. Przejdą, przejdą. Tyle, zobaczcie, wlali, goni żuka jednego mały. Pieron. To jest zrobione, że tu jest troszkę takie rzeczy, co porobiliśmy w tym miejscu, nie? Że zdobyliśmy tutaj właśnie takie rzeczy nowe. Odkryliśmy mieć kuźnię. Teraz będziemy polować na niebieski w pewnym odcinku, na to wychodzi. To tak mnie ciekawi, gdzie tych niebieskich mogę dorwać. Czy to jest tutaj, czy gdzieś indziej? Chociaż wątpię, żeby to, wiecie, na jednym etapie było niebieski i czerwonych, niebieski i zielony jednocześnie tak zrobionych. Raczej to jest bardzo wątpliwe. Dobra. Tu byliśmy, nie? Tak, tutaj byliśmy. No tak jak się musimy wyjść z tego miejsca. Zaatakować tutaj tego żuka jeszcze jednego. Tu mam sobie więcej zielonych. O, 20 mamy. Ale fajnie. No i słuchajcie, i tutaj... Z tego, co tutaj odkryliśmy, wiemy, musimy teraz czekać, kliknij sobie literkę TAB, klawisz TAB, odszukaj zniszcz korzenie Oberona, 3 z 6 mamy, zabij Iberona, odszukaj wejść na ziemię krasnoludów. No właśnie, teraz słuchajcie, będziemy musieli znaleźć w końcu niebieski, mamy brązowych, mamy czerwonych, mamy zielonych, ale nie mamy niestety niebieskich, to jest problem. Więc ja myślę, że pójdziemy właśnie w kierunku kolejnej bramy i poszukamy niebieskich, więc wchodzimy sobie w portal. Idziemy w wieżę.
I spróbujemy. O! Witaj! Witaj! Mamy, zobaczcie, nasz obiekt. Fajnie. Władco ukrytej armii! Weźmiemy sobie naszego tutaj. Przywódco podpalaczy! Portal. I pójdziemy. Myślę, że. Wieczary zieleni? Nie, to nie to. To też nie to. Wieczna ziemia. To było to. Tu sobie pójdziemy. I pójdziemy w kierunku tam, gdzie mamy tę kolejną bramę. I tam spróbujemy coś działać w tym właśnie miejscu. Może tam zdobędziemy niebieskich. Zobaczymy. Dobra, bierzemy sobie w tym przypadku brązowych. 10. I 10, myślę, zielonych. Niech tak będzie. No i lecimy. Tamtych obiec to nie ma sensu się bić. Przejdziemy sobie przez bramę. Przez to miasto pitości, to wiosko pitości. I pójdziemy w kierunku, gdzie mamy ten cały tutaj bramę tą środkową. Na prawo byliśmy, byliśmy na lewo. Teraz pójdziemy w kierunku właśnie środkowej i spróbujemy. Odebrałeś żywność od ust naszych dzieci. Tak. Słyszysz? Dzieci! Dokładnie tak. Jesteś gorszy niż te niziołki. Tą środkową i zobaczymy, czy tam są niebiescy. Naprawdę to ciekawie, bo jakby tu nie było, jak tam nie będzie niebieskich, no to wychodzi na to, że ja tu spierdzieliłem i mamy niebieskich. Niebieskich w tamtym właśnie miejscu, gdzie właśnie byliśmy. Więc wszystko to zaraz odkryjemy, zobaczymy. Mamy co, jak stanie, mamy pozyskać gospodę do swojej wieży. Dowiecie więcej o tajemniczej damie. Zbadaj sprawę zniszczenia zamku opitości. Dobra. Chodzimy tam. Mamy autozapis, jesteśmy. Okej, okay. I słuchajcie, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek, mamy 42 minuty nagrania. Więc swoje tu już porobiliśmy w tym miejscu i tutaj dalej pójdziemy odszukać niebieskich. Przynajmniej ja tak myślę, także ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa.